bardzo się cieszę, że dzisiaj na cały świat pójdzie wiadomość bien faire, dobra robota. If you want this tournament, you sort your problems out. Would you recommend families to travel to Euro 2012? No chance. Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it, because you could end up, you know, you're coming back in a coffin. Ladies and gentlemen, I just want to react to the statement that was emitted at the BBC service. And I want you to know that Poland is a very, very hospitable place. La Pologne est en chantier permanent. Les infrastructures s'améliorent, les PME sont dynamiques, photo, peinture, mode, graphisme, théâtre, la Pologne est en train de se construire une nouvelle identité, en catéchisme dans les écoles, présence de prêtres à chaque cérémonie publique, empire audiovisuel, biens immobiliers, et les Polonais n'oublient pas que pendant des siècles, leur pays a été une terre d'asile pour les Juifs d'Europe. Nie osiągnęliśmy sukcesu, jakiego się nas oczekiwało, a kibice nadal się zachowują genialnie. Na pewno nie ma takiej możliwości, żebym się podał do dymisji, tak jak wy chcecie. To wybicie z głowy na dzień dzisiejszy. Nie ma takiej możliwości. Mam na imię Fernando i ja kocham Polskę. Poland's beautiful country, that's what I mostly remember. People are very, very friendly. Very helpful. I would like to come and stay longer. Fantastic. Alles klasse. Krasny, wyborny. Everything is good. Thank you, Poland. Dziękuję, Polsko. Polska. Biało-czerwoni. A to my mamy Jezusa po naszej stronie. No właśnie, i to my jesteśmy ludem maryjnym. Przepraszam bardzo, i do nas chętniej przyjeżdżają niż tam. I niemiecki papież do nas na nas chętniej łypie okiem. I u nas wszystkie psy przeżyły najazd gości na Euro 2012. A wiesz, co ja wczoraj zrobiłem po tym meczu z Ukrainą? Zachowałem się jak prawdziwy Polak. Kopnąłeś psa. Nie, wyrzuciłem swoją Ukrainkę. A to dobry pomysł, jeszcze to nie przyszło. Wiesz co, ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę. Wiesz co, to ja swoją przywrócę, odbiorę jej pieniądze i znowu ją wyrzucę. Ja, powiem ci, że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym ją zgwałcił. Ja nawet nie wiem, jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach. Zdajmy sobie sprawę, że my dzięki Euro 2012 chcieliśmy, i w dużej mierze to się udało, chcieliśmy pokonać te zaległości z dziesiątek, a nawet w niektórych przypadkach setek lat. No przecież to był nasz pomysł i myśmy to forsowali. I to, że się odbyło, to jest dobre. Miał być w związku z euro, i na to myśmy liczyli, skok cywilizacyjny. No to skończyło się kompletną klęską. Ale taki moment zbiorowej radości, że nam się udało, że inni nas chwalą, że wszystko było ok, że Polska jest fajna, on powoduje, że chyba każdy z nas bez wyjątku jest, no może z małymi wyjątkami, stał się sam sobie też trochę lepszy i większym optymistą.